Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Cześć, Jacek. Cześć, miło mi. Hej. Traktujemy w sumie kwiat jabłoni często jako takie narzędzie, tak jak mówisz, taką tubę, dzięki której można coś nagłośnić po prostu i zrobić coś dobrego przy okazji. Nie mam pojęcia, jak to spakować. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać i spakować razem z Tobą paczkę. Nie tylko Ty, ale też Kasia robicie tą paczkę wspólnie. Właśnie, dlaczego nie ma Kasi? Kasia jest chora. Teraz graliśmy koncerty Lublin, Rzeszów i w zespole się pojawiła choroba jakaś. Ja jako ta osoba już zdrowa przyszedłem jako reprezentacja całego zespołu, więc jestem tutaj jako 13 osób. Powiesz mi coś o tej rodzinie, której robicie paczkę. Jest to historia bliska nam właśnie ze względu na to, że my od początku wojny w Ukrainie byliśmy zaangażowani w pomaganie ludziom, którzy cierpią przez tę wojnę. Pani Natasza wyjechała z Ukrainy dosłownie chwilę przed wybuchem wojny. Jest teraz z dziećmi w Polsce. Chwilę po wojnie uciekła do Polski również jej siostra. Mąż pani Nataszy musiał wrócić z Polski do Ukrainy na front. Więc te dwie kobiety z dziećmi zostały w dramatycznej sytuacji. Na jedną osobę przypada około 160 zł na miesiąc i po prostu brakuje im, wiesz, na podstawowe produkty. To nie jest duży problem, żeby kupić kilka paczek ryżu, dwie pary butów sportowych, złożyć się w kilka osób na to, a to naprawdę może im uratować ten okres zimowy. Można bardzo niewielkim wysiłkiem sprawić, że w czyimś życiu zadzieje się bardzo dużo dobra i to chyba powinno zachęcić każdego. To też w ogóle jest moim zdaniem bardzo ważne w pomaganiu, że osoba, która pomaga, też musi mieć takie poczucie, że ona faktycznie coś zmienia w świecie. Dużo bardziej jakby odczuwam to, że coś się dzieje w świecie w momencie, kiedy właśnie pomagam w taki sposób lokalny, że wiem dokładnie, do kogo to trafia. Więc dlatego mi się wydaje, że Szlachetna Paczka jest super, bo widzisz konkretnych ludzi, konkretne problemy i tam ładujesz swoją energię. To ludzie, którzy mi przypominają, że żeby nazwać coś swoim, musisz też w to włożyć coś od siebie. Niekoniecznie finansowo, ale po prostu swój czas, swoją pracę. I to też jest wtedy pomóc osobom, które są niedaleko. Można powiedzieć, że trochę na nowo piszecie definicję określenia niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak. Wydaje mi się, że to właśnie powinna być nasza praca, nasza uważność, żebyśmy faktycznie gdzieś uczestniczyli w życiu lokalnym i potrafili się wspierać nawzajem, po prostu. Czy macie jakieś patenty na to, w jaki sposób zachęcić innych, żeby dołączyli? Po prostu chyba trzeba o tym mówić otwarcie i się tego nie bać, bo czasami pojawia się taka myśl, że może już przesadzamy po raz kolejny prosząc o jakąś zbiórkę, ale chyba to są niepotrzebne w ogóle emocje. Najwyżej jak ktoś już nie chce pomagać, to nie musi na to odpowiadać, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pomagać. Trzeba o tym mówić, trzeba to nagłaśniać, jak się da i to jest chyba jedyny sposób. Zachęcam Was serdecznie do wejścia na stronę szlachetnapaczka.pl i do wybrania rodziny, dla której chcecie stworzyć szlachetną paczkę. Cześć, w imieniu całego zespołu Kwiat Jabłoni chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do wspierania szlachetnej paczki, zachęcić do tego, żebyśmy wspólnie budowali bardziej wrażliwy świat, w którym każdy pomaga, w którym każdy chociaż troszeczkę daje od siebie, bo jeżeli będziemy robić to razem, im więcej nas będzie, tym świat po prostu będzie lepszy. I zachęcam Was serdecznie do wejścia na stronę szlachetnapaczka.pl i do wybrania rodziny, którą chcecie wesprzeć, dla której chcecie stworzyć szlachetną paczkę.